Jak przygotować mieszkanie, żeby schudnąć. I wcale nie mówimy o tym, żeby sobie przygotować jakieś ciemne, chłodne pomieszczenie w piwnicy i zamknąć się tam na 100 na przykład dni bez jedzenia, tylko chodzi o takim normalnym przygotowaniu, wyrzuceniu niektórych produktów, zakupieniu innych produktów, tam zamknięciu niektórych osób właśnie w tej piwnicy, żeby nie przeszkadzali. I to bardzo ważny punkt to bardzo ważny film, dlatego że podejdźmy do tego strategicznie, podejdźmy do odchudzania i odzyskiwania zdrowia metabolicznego nie na zasadzie wy. Ścigu, dobra, róbmy, co mi tam każą, redukujmy te kalorie. Nie to przyniesie efekt tylko krótkoterminowo, a jeżeli nie podejdziemy do tego długoterminowo, czyli nie przeanalizujemy naszego mieszkania, naszego środowiska, w którym żyjemy, i nie dostosujemy produktów, które tam są, i przedmiotów różnego rodzaju, to nikt nie ma takiej mm -hmm. możliwości, żebyśmy długoterminowo schudli. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy i nie wiesz od czego zacząć, to specjalnie dla Ciebie napisaliśmy książkę Metoda odchudzania braci rody. Znajdziesz w niej wszystkie informacje niezbędne do tego, aby odzyskać zdrowie metaboliczne i zdrowo schudnąć. Aby ją kupić, rozwiń opis tego filmu i kliknij w link. A jeżeli jesteś z nami od dłuższego czasu i podoba się Tobie to, co robimy jako znani, znani youtuberzy, to ta książka na pewno się Tobie spodoba. Kupując ją, wspierasz naszą. Niezależną działalność edukacyjną, za co bardzo dziękujemy. Można pięknie żyć. A ja Wam przeczytam w tym temacie kawałek z pe książki pewnych braci. Napiszcie w komentarzu, czy wiecie, o, o których braciach mówię. Żyjemy jednak w czasach, kiedy otacza nas jedzenie, nie to naturalne, ale wysoce przetworzone, często ubogie w jakiekolwiek składniki odżywcze. Macie jeść, jeść, jeść i jeść. Taka jest idea propagowana przez producentów tych frykasów. Toksyny ze sklepowych półek lądują w domowych szafkach, na stołach, w śniadanówkach dzieci, w kieszeniach czy pod ręką w samochodach. I teraz słuchajcie, to jest. Tak, to jest trudne zadanie. Przygotowanie mieszkania do procesu zmiany stylu życia jest bardzo trudnym zadaniem. Przypomina mi się sytuacja teraz z podróży po Irlandii, bo tam robiliśmy warsztaty, gdzie. Mm, przeczytałem i przeanalizowałem skład płatków śniadaniowych y, u rodziny, u której mieszkaliśmy, i teraz to jest po prostu majstersztyk. Gdyby nie wiedzieć, jakimi mechanizmami i sprytnymi chwytami Mart. Tentingowyni posługują się te firmy, to tak naprawdę większość tego jedzonka zostawiłabyś w domu, nie wyrzuciła i po prostu patrzyła na te pudełeczko. Przykładem były płatki śniadaniowe. I teraz uwaga! Większość firm produkujących toksyczne jedzonko wie, że bardzo dużo gra się takim zdaniem, pełne ziarno i że pełne ziarno to zdrowe, pełne ziarno to coś, co trzeba jeść. Generalnie pełne ziarno, źródło witamin i błonnika. Mhm. tata. Ta, ta. I na tym pudełeczku yy, płatków śniadaniowych było. Pełne ziarno. Pełne. Pełno nie, nie, 30% produktu to pełne ziarno. Źródło witaminy D. Wow. Yy, słuchajcie, yy, 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 bardzo mało dodanych yy, składników dodatkowych. Mhm. Generalnie jak zobaczyłem i nie wiedząc, gdybym nie wiedział, jak skonstruowany jest jeść. ten świat, zacząłbym jeść mhm. i byłbym przekonany, że robię dobrze, a na pewno dawałbym to swoim dzieciom. Oczywiście wziąłem to pudełeczko, przeczytałem skład. Syrop glukozowo-fruktozowy. Wow, mistrzostwo! Olej palmowy. Czyli to jest taki cukier w płynie, bardziej stężony cukier, e, tak. no, rozwala wątrobę każdego dziecka. Ale uwaga, żeby było tego mało, był dodatkowo jeszcze cukier. Aha. I teraz zobaczycie, Aha. i teraz zobaczcie na czym świat polega. Produkt, który jest reklamowany i taki jest przekaz marketingowy, że jest zdrowy, powinniśmy go jeść, a na pewno nie zrobi nam Pewnie krzywdy. Ziarna. Jedzenie tego produktu codziennie nie przysporzy nam miłości, i cudownych chwil z naszym organizmem, tylko w konsekwencji jest w stanie przyczynić się do otyłości cukrzycy, zwiększonego ryzyka udaru, zawału. Generalnie jest to toksyna w czystej postaci. Dlatego też może nie po irlandzku, ale w podpunkcie w książce, no braci rodzeń to są ci bliźniacy, jak przygotować mieszkanie, żeby schudnąć? Piszemy idź do kuchni i wyrzuć wszystko, co ma w sobie cukier, czyli m.in. takie rzeczy, wszystko, co ma w sobie cukier. No i piszemy, wszystko, ewentualnie zostaw dla osobistych e, wrogów. Weźcie pod uwagę to, że cukier występuje pod wieloma nazwami. Syrop z agawy to też cukier, tak jak cukier trzcinowy. Do tych produktów zalicza się także soki owocowe zawierające w sobie mnóstwo fruktozy która bardzo źle wpływa na wątroby i w nadmiarze powoduje jej stłuszczenie, a w konsekwencji insulinooporność czy cukrzycę drugiego typu. Wyrzućcie także wszystkie ciasteczka, batoniki, wafle czy pierniczki, bombonierki, napoje słodkie, Michałki, landrynki, ptasiemleczko, everything. I teraz uwaga, to oczywiście nie znaczy, że nie zdarzy się taki moment w Twoim życiu, że chwycisz ptasie mleczko. Oczywiście to nie znaczy, że nie zdarzy się w Twoim życiu taki moment, że chwycisz ciasteczko, ale, nie ale, swoje. ale zobacz dokładnie, jak zmienia się perspektywa, kiedy oczyściłaś ten świat Twój, w którym żyjesz i ten świat będzie Tobie pomagał, bo uwierz nam, że w momencie rozdrażnienia, w momencie wkurzenia, w momencie... Trudnego momentu w Twoim życiu Twój organizm w wyniku reakcji stresowych, w wyniku pewnych procesów, które dzieją się w Twoim organizmie, będzie domagał się toksyn. Tak po prostu jest to skonstruowane. I teraz, jeżeli w domu nie będzie, to nie będziesz siłą rzeczy podjadać tych toksyn, a jeżeli będziesz miała w tym domu te toksyny, to nawet nie wiesz, jak szybko i ile tego ptasiego mleczka wsuniesz, bo. Tak bardzo jesteśmy uzależnieni, i tak bardzo pociesza nas to toksyczne jedzonko w filach stresowych. A propos tych pełnych ziaren, co Ty mówiłeś wcześniej, w punkcie drugim właśnie mówimy, wyeliminujcie ziarna, pełne, puste, białe, ciemne, razowe i inne. No tutaj żartownicy się, się odezwali i piszemy dalej w tej książce: Mamy dla Was dobrą wiadomość. Nie potrzebujecie pszenicy do szczęścia. Wróć, potrzebujecie nie jeść pszenicy, aby być szczęśliwymi. Ludźmi eliminujcie ją bezwzględnie. Znalazłem błąd tu jedna spacja jest do korekty 139 strona. To zrobimy korektę. I ważne jest to, kiedy już to wyrzucicie o czym mówimy. To jest temat maglowany i zresztą fajny film niedługo będzie może już jest. Jest instrukcja Sławomira, co zrobić z olejem rzepakowym, bo to, że trzeba go wyrzucić, to tak, ale jest specjalna instrukcja nagrana przez Sławomira, jak. Tak artystycznie pozbyć się oleju rzepakowego i słonecznikowego z domu. Dlatego też w tej książce, właśnie tych braci, nas, e, piszemy też w punkcie trzecim tego e, rozdziału, e, tak. Najgorszym z najgorszych wrogów naszego zdrowia jest olej rzepakowy, którego musicie się pozbyć natychmiast. Tak. To ten olej rzepakowy, który na stronie producentów jest opisywany właśnie tak. Olej z pierwszego tłoczenia jest źródłem kwasów omega-3, witaminy E i K, naturalnie występujących w nasionach rzepaku, dzięki czemu jest cennym składnikiem codziennej diety. Olej znakomicie wydobywa smak potraw i polecany jest do stosowania zarówno na ciepło, do smażenia i pieczenia, jak i na zimno, do sałatek. Ale to mnie kręci. Przeczytaj jeszcze idź, raz. idź, kup. Olej z pierwszego tłoczenia jest źródłem kwasów omega-3, witaminy E i K. wspaniałe w pięciolitrowym litrowym takim baniaku byśmy kupili. Ja bym nie, się nie będziemy wracać. Ja bym się nim kąpie się w takim. Polał. ja po prostu mm -hmm. dzisiaj przyjdę i zrobię kąpiel w oleju rzepakowym, tak pięknie i tak dużo wartości odżywczych on ma. Ale na końcu tego punktu piszemy jeszcze jedna wielka prośba. Nie dawajcie tych olejów, margaryny ani innego tłuszczu obniżającego cholesterol nawet swoim wrogom. Chcecie przecież mieć wrogów, bo to was definiuje. Zadbajcie także o nich. Nie dawajcie im tego świństwa. A to dobre. Dobre nam wyszło to. Tak, dobre. kto to napisał? Bracia rodzeń. No to fajnie. Słuchajcie, ważny punkt, bo na czwarty punkt tego przygotuj się jak przygotować mieszkanie jest przygotuj rodzinę i bliskich i to jest majsterszyk, ale Zostawimy taką kołderkę niepewności i znak zapytania. Po prostu kupcie książkę. A jeżeli lubicie i podoba Wam się to, co robimy generalnie i chociaż trochę Wam jakoś pomogliśmy, może, no, no nie wiem, jakimś cudem, to weźcie pod uwagę, wsparcie naszej działalności i e, zapraszamy i zachęcamy do zakupienia książki Metoda Odsudzania Braci Rodzeni. Link znajdziecie w opisie. Będziemy zaszczyceni. zaszczyceni.